Tak, panowie, ja witam. Dalej walczę z tym moim topfieldem tutaj jednym uszkodzonym. Próbowałem wgrać oryginalny soft topfielda. Myślałem, że ewentualnie tym może jakoś da się ten bootloader na nowo wgrać. Może to coś pomoże, no ale to nie dało nic. Także teraz mam go na oryginalnym softcie. Na oryginalnym softcie go mam. No jak już go mam, to sobie teraz na nowo wgramy do niego Enigmę. Dla tych, którzy nie wiedzą, jak się to robi, to się to robi tak. Idziemy sobie na instalację i idziemy sobie na... Gdzie to było? Aktualizacja przez satelitę? Nie, przez USB. Tak, tu musimy poszukać taki... Mamy tego pendrive'a wsadzonego z tym softem do niego i tutaj sobie musimy poszukać takiego pliczka, który się nazywa Enigma Installer TFD i jego teraz sobie dajemy OK i to się nas zapyta, czy jesteśmy pewni. Tak, teraz to zostanie wgrane i teraz mamy End. I teraz normalnie gdybyśmy wyciągnęli tego pendrive'a, wyciągnęli to z prądu i dali na nowo, to teraz zostaniemy tutaj u bota. Teraz mamy u bota i teraz już nam się tutaj nic nie podniesie z tego oryginalnego softu. Ten oryginalny soft już nie pójdzie, ale mamy wgranego ubota. No więc sobie to wyciągamy z prądu jeszcze raz, wkładamy tego pendrive'a, wkładamy topkę do prądu i teraz leci nam ten bootloader, leci nam ubot. Tak, teraz za chwilę powinno się pokazać coś więcej, jeżeli wszystko jest ok. Mam nadzieję, że sobie nie spierdoliłem. No, to chwilę trwa. Dobra, mamy już teraz Linuxa. I teraz robi to sticka. Teraz zaczyna nam to Retry 1. To jeszcze jest wszystko ok. To powinno za chwilę zniknąć. Dobra. I teraz jest taka rzecz, to teraz potrwa chwilę. Bo to chwilę trwa. To na tym dysku około 10 minut. Potem to tam pokażę, że partycję rota zrobiło. Pokażę, że zrobiło loader. Sprawdzi te pliki i zrobi reboot. I na tym będzie praktycznie polegała cała ta przeróbka takiego topfielda na Enigmę. Problemem jest ten stick, ponieważ ten soft, który na nim jest, no jest bardzo, że powiem, ciężki do zdobycia w necie. A nawet jeżeli go komuś się uda zdobyć, to brakuje na nim paru rzeczy, które kiedyś po prostu były online dokoptywane. Teraz ich nie ma. Ja je co prawda na tym pendrive'ie mam, bo to mam takiego gotowca zrobionego, ale jakby ktoś sobie ściągnął coś takiego, no to ma trochę problemów. Także jakby ktoś coś ten, to się proszę zgłaszać do starego. A to sobie leci. Za chwilę jak się to skończy, to pokażę, że jest gotowe. Tak, to tutaj dalej trwa jeszcze. Tak mówię, to trwa parę ładnych minut. Poczekamy, może za chwilę się to samo zrobi. Jak nie, to jeszcze będziemy to musieli jakoś tam raz zatrzymać albo obciąć trochę tego filmu, żeby to nie trwało nie wiadomo ile. Ale to się robi. Najdłużej trwa właśnie tutaj ten format. Nie wiem dlaczego to tak długo na tym softcie trwa, bo jak się wgrywa przykładowo tego HDMU, to przelatuje dużo szybciej. No tutaj to akurat... Tutaj akurat tyle trwa. Nic na to nie poradzimy. Zależy to w sumie... O, dobra, mamy teraz rota. Dobra, przeskoczyło, teraz robi rota. To trwa, ja wiem, z pół minuty. Więcej to nie trwa, zresztą zaraz zobaczymy. Ile to trwa? Rot. Dobra, leci ten rot. Potem jest bodajże chyba ulmage. Jak na mnie wyskoczy kernel fail, no to wszystko jest ok w takim układzie. Dobra, no, nie, dobra, dalej ten rot.
Już źle widzę dosłownie, bo tu rozpoczyna to, raz na tamto. No, no dobra, mamy loader. Kernel. I zaraz zobaczymy. Jeżeli teraz nie wywali błędu, że brakuje kernela, no to jesteśmy w domu. To mamy to. No, stary. Dobra. Check. I teraz będzie reboot. Dobra. Teraz jest reboot. Możemy to już wyciągnąć. Teraz to się powinno... Dobra, jest ten L, którego nie ma, jak nie mamy wsadzonego USB-ka. Dobra, Linux AAF. No. I tutaj się już nam teraz pokazuje AAF. Tu musimy sobie wyjść z tego exitem. No i teraz już następuje praktycznie botowanie Enigmy. Takim oto sposobem mamy to zrobione, więc jest to dużo prościej niż na jakichś, powiedzmy, N-boxach. Tak, tutaj nie trzeba nic kombinować, nie trzeba żadnych zworek, nic lutować, nic przekładać, cuda. Czyli tutaj po prostu idzie samo z siebie, czyli tutaj ten producent zostawił jakieś tam otwarte drzwi. No i to sobie chodzi. 85%, za chwilę się to powinno całe naładować. Ten obrazek na początku jest taki. No, zaraz to powinno skoczyć, to bodajże chyba kurwizja powinna się włączyć. Jak się nie mylę. No, TVP Info i ono powinno normalnie za chwilę. Dobra, jest. No, o, kurwa. Kurwa w telewizji. No, tyle.